Jesteśmy pod Sejmem. Dzisiaj o godzinie 17.20 posłowie głosowali nad przyjęciem do procedowania projektu Stop Segregacji Sanitarnej. Mamy tutaj wyniki głosowania, informacje, kto głosował za, przeciw i jakie są wyniki głosowania przedstawi Wam Przemek z Jarkiem. Tak. Może zacznę od ogólnych informacji. Głosowało 434 posłów, przeciw 397, wstrzymało się od głosu 12, nie głosowało 26, ale jesteśmy wdzięczni za 25 głosów poselskich za. Dobrze, no i te szczegółowo, tak? Możemy pojechać. Głosował za. Tak, bo tych jest akurat... 13 posłów PiSu. Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy Agnieszce Górskiej, Mariuszowi Kałużnemu, Pawłowi Liseckiemu, Siarkowskiej Annie Marii, Zbigniewowi Ziobro, Teresie Hałas, Januszowi Kowalskiemu, Dariuszowi Olszewskiemu, Michałowi Wosiowi, Norbertowi Kaczmarczykowi, Marii Kurowskiej, Piotrowi Sakowi i Sławomirowi Zawiślakowi. Mhm. Kolejni. Tak, co też kolejni. Posłowie. Z kolejnych tu cofniemy. Dalej mamy Konfederację. I tu mamy 10 posłów akurat. I jest Berkowicz Konrad, dziękujemy. Dziambor Artur, dziękujemy. Sośnierz Dobromir, Winicki Robert, Bossa Krzysztof, Kamiński Krystian, Tuduj Krzysztof, Braun Grzegorz, Kulesza Jakub, Urbański Michał, Urbaniak Michał, tak. I także im dziękujemy również. I jeszcze jest dwóch innych, z innych ugrupowań. I będzie tak. Będzie pan... Zbigniew Ziejewski. Tak, jeszcze tak. I jeszcze ostatni pan będzie, któremu trzeba też podziękować, który nie jest za segregacją sanitarną. I to będzie pan, czy pani, Górzyński Zbigniew. Nie, Giżyński, przepraszam. Bardzo dziękujemy. Tak. Stop segregacji. Tak. 25. Stop segregacji sanitarnej. 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 Pełną listę posłów, którzy głosowali za, którzy głosowali przeciw, znajdziecie na stronie stop.pl, jeszcze dzisiaj wieczorem będzie umieszczona. Chciałam podkreślić, jeśli chodzi o to, jak mamy patrzeć partiami na to, cała Koalicja Obywatelska i cała Lewica głosowały przeciw procedowaniu tego projektu, popierając de facto segregację sanitarną. Także kochani, ja dotarłam tutaj pod Sejm dopiero w tej chwili, wracałam z Krajewa, gdzie odbyła się sprawa związana z zatrzymaniem mnie w związku właśnie z segregacją, w związku z niepuszczaniem na koncert Rok na Bagnie ludzi, którzy nie przyjęli zastrzyków. Dlatego jestem tak późno. Dziękuję osobom, które tu czekały kilka godzin, żebyśmy mogli symbolicznie przedstawić Wam te wyniki. Jeszcze raz chcemy ogromnie podziękować posłom, którzy stanęli po stronie obywateli, po stronie demokracji, praworządności, praw człowieka. Jest nas dużo, będzie więcej. Mam nadzieję, że tych posłów będzie więcej, widząc, że połowa Polaków nie przyjęła tych preparatów, a przypuszczam, że dużo, dużo więcej jest przeciwnych segregacji. Także do przodu, kochani. To są wszystko efekty naszej walki. Póki co udało nam się zatrzymać 3 niebezpieczne projekty, które nie są procedowane w Sejmie i byle tak dalej. Także dziękuję. Jeśli macie ochotę coś powiedzieć, jest przestrzeń. Dziękujemy. No. Do zobaczenia. Jest mój piesek. Dobrze. Pani doktor? Trzeba walczyć. Walczymy dalej, prawda? Tak. Nie poddajemy się.
Nie wiemy, że prawda zwycięży. Prawda zwycięży. No, kończymy. Do zobaczenia, kochani, na ulicach, na spotkaniach, gdziekolwiek, gdzie są ludzie. 4 grudnia Wrocław. Mnie tam raczej nie będzie. Nie. A cudownie byłoby spotkać się w wolnej Polsce, w której nie będzie segregacji sanitarnej. Tak jest. Daj Boże. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Spokojnej, dobrej nocy. Dziękujemy. Telewizor. No ja słyszeliście, chciałam krzyknąć.